Katarzyna Magiera, witam w kolejnym wydaniu Interwencji. W tym programie zajmujemy się problemami naszego miasta i jego mieszkańców, a każdy z nich przedstawiamy w dwóch odcinkach. W pierwszym nakreślamy problem, a w drugim szukamy jego rozwiązania albo przedstawiamy wyniki naszego dziennikarskiego śledztwa. Dziś wracamy do sprawy rodziny zamieszkującej w lokalu znajdującym się w budynku przy ulicy Królowej Bony 13. Przypomnijmy, że w 2001 roku gmina przekazała budynek siostrom szkolnym de Notre Dame w ramach rekompensaty za utracone dobra, a siostry sprzedały nieruchomość inwestorowi, który wkrótce planuje tam rozpoczęcie gruntownego remontu. Czy rodzina pozostanie wówczas bez opieki i bez dachu nad głową? Jak powiedziała nam Małgorzata Tkacz-Janik, radna Sejmiku Śląskiego, która zaangażowała się w tę sprawę, pierwsze kroki zostały już podjęte przez siostry szkolne. Nie mogę powiedzieć, żeby siostry nie próbowały zająć się rodziną państwa Boduszek, kiedy nie mogły wypełnić warunków tamtej poprzedniej umowy. Otóż proponowały zakup mieszkania, ale mieszkanie miało należeć do nich, natomiast miało być dzierżawione za dość sporą, jak na możliwości tej rodziny, kwotę. I to tylko przez 2 lata. Ze względu na to, że jest to rodzina niebogata i że są tam osoby niepełnosprawne, no państwo Boduszek nie przyjęli tego rozwiązania. No czas płynął, siostry zbyły nieruchomość, jest ona w tej chwili prywatną własnością. Jako prywatny właściciel ma prawo robić tam, co zechce, i z tym się jakby wszyscy zgadzają. Małgorzata Tkacz-Janik próbowała interweniować w Urzędzie Marszałkowskim. Niestety na interwencję na tym szczeblu było już za późno. Jej zdaniem w zmianę sytuacji rodziny powinna teraz zaangażować się gmina. Wyrok Sądu Administracyjnego w Warszawie, że no w tej sytuacji zabezpieczenie takiego lokalu zastępczego no leży po stronie gminy zgodnie z prawem lokatorskim. I dlatego pozwoliłam sobie dzisiaj niepokoić pana zastępcę prezydenta, pana Adama Neumana, przedstawić mu tę całą sprawę, no bo ona jest po prostu pilna i wymaga natychmiastowego rozwiązania. Muszę przyznać, że mimo tego, iż nie byłam umówiona, pan Neumann mnie przyjął i prosił o zostawienie 2 dokumentów, czyli tej informacji o rozpoczęciu generalnego remontu i właściwego aktu prawnego, który mówi o tym, że właśnie w momencie rozpoczęcia generalnego remontu, bez względu na to, kto jest właścicielem, mimo wszystko gmina ma obowiązek zapewnić lokal zastępczy. Czy uzyskała pani już jakąś odpowiedź? Nie żadnej, ale no to chyba tak szybko się nie dzieje. No mam nadzieję, że tutaj właśnie wobec jednak tragiczności tej sprawy i jakby braku przez 13 lat, nomen omen, takiego dobrego dla rodziny rozwiązania, ponieważ Urząd Marszałkowski też oferował mieszkanie, ale zasoby Urzędu Marszałkowskiego mieszkaniowe w Gliwicach są bardzo niewielkie i nic tutaj z tych możliwości mieszkaniowych nie odpowiadało rodzinie w takim stanie, jakim ona jest. Czyli właśnie były to mieszkania do remontu i nawet po dużym remoncie nie bardzo nadające się dla osób niepełnosprawnych. Więc tu jest też jakiś problem. Zastępca prezydenta, pan Adam Neumann, powiedział, że poprosi prawników o interpretację tego wyroku Sądu Administracyjnego z Warszawy. No więc będziemy mieć gliwicką interpretację prawa lokatorskiego i no i zobaczymy, czy ona będzie pozytywna dla pani Boduszek. W sprawę zaangażowała się też Politechnika Śląska w Gliwicach. Po przejściu kolegium nauczycielskiego w struktury Politechniki Śląskiej, no pani Boduszek i jej mąż są pracownikami Politechniki. Muszę się przyznać, że się spotkałam ze świetnym przyjęciem i z taką wolą współpracy. Natomiast politechniczne z kolei zasoby, są to ogromne częstokroć mieszkania i też w większości do remontu. Oglądałyśmy 2 takie obiekty, no niestety wysokie piętra. No, budowa windy raczej specjalnie w związku z panią Boduszek nie wchodzi w grę. No ale jakby szukałyśmy rozwiązań, natomiast prawo jasno stanowi, że powinna zająć się tym gmina. Jak zapewniono nas, rodzina, w której skład wchodzą osoby niepełnosprawne, może liczyć na pomoc ze strony opieki społecznej. Wiele zależy jednak od samych zainteresowanych. Plejada winnych w pewnym sensie, bo jak wspomniałam, kolejne umowy nie były dopełniane.
Gdyby rzeczywiście były dopełniane tak w 100%, to nie doszłoby do takiej sytuacji. Ale trudno w tej chwili kogoś obwiniać jako tego głównego winowajcę, ponieważ i prawo się zmieniło w międzyczasie, i sytuacja rodziny się za długo. To jest takie dość polskie, czyli coś trwa za długo, żeby móc to realnie, a także z prawnego punktu ocenić, ponieważ pewne rzeczy uległy przedawnieniu. O komentarz poprosiliśmy też prawnika, który zajmuje się tą sprawą z ramienia inwestora. Niestety dzisiaj nie udało nam się uzyskać od niego konkretnych informacji. Otrzymaliśmy jednak zapewnienie, że skontaktuje się z nami w późniejszym terminie. Do sprawy będziemy w takim razie wracać. W dzisiejszym wydaniu to już wszystko. Żegnam się z Państwem i zachęcam do dzielenia się z nami swoimi problemami, którymi Państwa zdaniem powinniśmy się zająć. Można kontaktować się z nami mailowo, telefonicznie lub za pośrednictwem naszego profilu na Facebooku. A na kolejne wydanie interwencji zapraszam jutro o tej samej porze.